Dzień dobry wieczór. Czekajcie, bo muszę przestawić mikrofon bliżej siebie, zapomniałem. Oczywiście, jak to ja. Dzień dobry, cześć, hello, cześć Gawik, cześć Gati, cześć Moonlight, cześć Eszalot, dzień dobry Mateusz, cześć Doris, hello, cześć Tomku. Dobry wieczór, jak tam u was, jak wam mija wtorek? Dzisiaj sobie zrobiłem, słuchajcie, tak jak ostatnio miałem wodę z sokiem cytrynowym, dzisiaj mam z wiśniowym. O. Cześć Aniu, dzień dobry. Dobrze, w porządku, dziękuję, miło, że pytasz. W ogóle chciałem wam bardzo, ale to bardzo podziękować za wszystkie życzenia, bo jesteście przekochani. Jak ja czytałem te życzenia, to naprawdę aż mi łza po policzku leciała, no. Dziękuję wam bardzo. Zapitolony, co? O, współczuję. Dużo egzaminów. Kawę sypi. O tej godzinie? W sensie ja szanuję. Dla mnie nie jest za późno nigdy na kawę. Dobrze. Słuchajcie, ogólnie mam dla was małe ogłoszenie, dlatego że, jak wiecie, dużo rzeczy przechodzi metamorfozę tutaj na Twitchu. I tak jak są nowe grafiki z zapowiedzią live'a, tak i będą nowe emotki. Już są w tworzeniu, już dostałem pierwsze szkice i naprawdę wyglądają cudownie, więc prawdopodobnie na początku przyszłego tygodnia one będą. I będzie ich dużo. Także, jaram się. Dzień leniwie, bo wolny mi wypadł mi dzisiaj, mimo wszystko. Bardzo dobrze, a jak się czujesz? Już trochę lepiej? Oj, Gawik, współczuję, jeszcze jak jest tak zimno. Doris, ja mam takie nadzieje, że tak będzie. Takie nadzieje, taką nadzieję. Cześć, Ernestiak, dobry wieczór. Cześć, Hatfu, siebanko. No całkiem dobrze, no to dobrze. Słuchajcie, tak jak ostatnio żeśmy skończyli na czwartym świecie Beastmakers, to dzisiaj będziemy sobie kontynuować. Brakuje nam jeszcze 45% gry, ale skończymy dzisiaj, damy radę. No to dobrze, to się cieszę, że już zdrowy. Dzień strasznie średnio, kiepsko się czuję, bo wiem się, że... O bu, nie, to na pewno fałszywy alarm. Może po prostu jakieś osłabienie chwilowe. Dobra, ten poziom przeszliśmy w zeszłym tygodniu. Więc lecimy z pierwszym podpoziomem. Ojejku, powiem wam, że naprawdę tak się cieszę, że ten śnieg już stopniał, bo u mnie... Ja planowałem w tym roku na urodziny grilla. I... No był zakopany śniegiem, przysypany śniegiem był. No i to troszeczkę plany nie wypaliło, ale... Zobaczymy, może za rok się uda. Gorący miód? A w sumie nie piłem gorącego miodu, bo to taki pitny. Czy taki zwykły, normalny. U mnie padał dziś rano śnieg, potem deszcz. I to tyle. Miał być grillowy bawan. No dokładnie, coś w tym stylu. Czekajcie, zobaczmy, czy z tyłu nam nic nie zostało. Nie. Jak to? A nie... komunię! No tak. Na pewno Gati tak będzie, spokojnie. Proszę i tak profilaktycznie wziąć jakąś witaminę C, jakiś rutinoskorbin. Albo mleko z miodem. To nie, to ja słońca nie widziałem. Gradu też nie widziałem. Dzisiaj tylko śnieg i deszcz. Może nawet lepiej. A, miód zwykły w mikrofalówce rozgrzany? What? Pierwszy raz słyszę o czymś takim. Szczerze mówiąc. Bo wiem, że są miody pitne i je się podgrzewa. Ale nie słyszałem o takim miodzie zwykłym podgrzewanym w mikrofali. Tak, wiało wczoraj jak głupie. No słuchajcie. Aż dziw, że alertu nie wysłali. Naprawdę, bo to aż tak wiało. Zgadłeś, Paulina z miesiąc komunii, proszę. A to ja wiem, u mnie było podobnie. Ja pamiętam jeszcze jak ja do komunii szedł, to dawne czasy, w ogóle stare, nikt nie pamięta. Ale też był szał ciało z tym. Bo każdy chce, żeby wszystko wypadło jak najlepiej. I potem zdjęcia, filmy. Każde dziecko musi wyjść na zdjęciach też jak najlepiej. Szał ciał. Ja nie jestem panem doktorem. Tutaj mamy pana doktora na czacie. Może pan doktor coś poradzi. Miałem grać, śnieg i też... O Jezu, współczuję. I to tak wszystko naraz podczas jednego wyjścia? Moonlight, herbatka miętowa, a nie kawa w takim razie. Gabix, to trzymam kciuki, żeby wszystko było w porządku.
Ile miałeś spotkań, w ogóle ile trwało przygotowanie? Bo u mnie pamiętam, że były 2 lata. Po kolei po sobie, matko. Nie, to ja na szczęście albo nie zauważyłem, bo byłem w pracy, chociaż mam duże okna, ale ja czasami nie widzę, jak śnieg zaczyna padać i ja się odwracam za biurka, patrzę, a to biało. Stąd się leciało? Nie, nie stąd. Idziemy dalej. W ogóle powiem wam, że jak przyszła wiosna, to jakoś i Uno mam lepszy humor, kurde. A Due mam znacznie większą motywację, żeby cokolwiek robić. I tak jak w zeszłym roku to było, jak wróciłem ze streamami, to tak w tym roku mam tak samo, żeby się za to wziąć jeszcze bardziej. Cześć, Asiu. Tak, trzeba dużo pić podczas przeziębienia, to jest prawda. Rok spotkań. To i tak nie jest źle, miałem 2 lata. A, wszystkie smoki tutaj już są. Ogólnie powiem wam, bo ja jestem tak strasznie podjarany. Jestem, tak, to źle brzmi, ale tak. Podobno jest coraz więcej poszlak, że... Poszlak? Tak to się mówi? Coraz więcej takich... Nie wiem, przesłanek, że Spyro 4 będzie. I ja się cieszę mega. I nie mogę się doczekać. I oczywiście będziemy ogrywać na streamach. No cześć, dobrze Asia, dobrze. Proszę nie przegapić przystanku. Asia, wiesz co, ostatnią piosenkę jaką wydałem, to wydałem w zeszłym roku w... Ojejku, w lipcu? Chyba? Jakoś tak. To było Leap of Faith, ale ogólnie mam teraz team, który się zajmuje moją muzyczką i który mi pomaga i... Także wam zdradzę, że dostałem właśnie demówkę do przesłuchania i jeszcze jej nie słuchałem. Dzisiaj dostałem, jak wróciłem, przed streamem tuż. Więc jaram się, tym bardziej. Wskazówek? No wskazówek też. Bardziej to są takie, wiesz, poszlaki, że oni tego nie dają specjalnie, tylko my fani się sami tego doszukujemy. Nie, nie puszczę wam, to jest zbyt wczesne demo. Jeszcze, zbyt wczesne, to jest sam instrumental na razie. Ale spokojnie w swoim czasie usłyszycie. Mam już 2 piosenki gotowe, tak gotowe i no. Zdradzę wam jedynie tylko to, że ta piosenka, nad którą teraz pracujemy, jest totalnie akustyczna. Nie ma tam perkusji. Będą skrzypce, będzie pianino, będzie gitara, to będzie, jak mój team określił... To też jestem zdziwiony, że określili to w ten sposób, że to będzie połączenie Happier od Olivii Rodriguez, chciałem powiedzieć, bo ja tak ją przezywam, do... Znaczy, razem z... Sanach. Nie wiem, jak to może wyjść w moim wykonaniu, ale się boję. Asia, no to wiesz, lepiej jak ona się wyszła z inicjatywą, żeby się ugadać, niż jakby, wiesz, to miało wyjść z twojej strony, że czegoś nie dopełniłaś, więc jest git. Cześć, Esperos, dzień dobry. Jak tam? Miło, że jesteś. A, nie, to miłe bardzo, dziękuję. Cześć, Beciu, hello, dobry wieczór. Jak tam? Co tam u ciebie? O, firework. Doris, ale no to... Gdzie piękny głos, a gdzie ja? Oj, źle to zrobiłem. Dobra, jeszcze raz. Oj, tam hatfu, weź. Dajcie spokój, bo się zaczerwienię zaraz, no. Asia, ale ja właśnie pytałem się ciebie wczoraj, gdzie ty mi to wysłałaś, bo ja patrzyłem, na mailu nie mam, nie mam na Instagramie i nigdzie. Ja się nie ociągam, tylko wiecie co, ja daję sobie słowo tym razem, że zanim ja wypuszczę jakąkolwiek piosenkę, to najpierw chcę skończyć cały album, po prostu. Na Messengera, to wyślij mi na maila, poproszę. Wszystko dobrze, no to się cieszę bardzo. Wszystko. Dziękuję, Gabi, kochana jesteś. Wy wiecie, że ja się... Ja...
Nie, czasny cię. Ja taki jestem już i tyle, i raczej nic tego nie zmieni. Dziękuję. Jak tam u ciebie? Wszystko dobrze, dziękuję. Słuchajcie, bardzo się cieszę, że wam się podobają moje emotki. Ale będą nowe i mogę wam zdradzić tylko, że to będę kreskówkowy ja. I będzie mnie dużo. I będę taki... Taka karykatura mnie będzie. O. Ale sam styl tego, jak to będzie wyglądało, mi się tak mega podoba, że nie mogę się doczekać. Aż się napiję z wrażenia. Też przypominam, bo nie wiem, czy wszyscy byliście na ostatnim streamie z Simsów, że są nowe sandalerty za punkty, za sandbitsy. Za sandbits. Za bits. Sandalerty za punkty kanału. Dziękuję. Co u mnie? Dobrze, wszystko ok. Dzisiaj był troszeczkę ciężki dzień w pracy, ale jakoś dałem radę. Przecież nie było aż tak źle, no bywały gorsze dni, o tak powiem. Dokładnie, na przykład ten. W sensie ten był, ale dałem go za punkty. Wiecie co? Ja się zastanawiam, bo coś mi ścina, ale nie wiem co. To chyba aktualizacja OBS-a mi coś popsuła. Tak, to też. Siema, Monia! Coś mi czasami ścina grę, ale to jest kwestia OBS-a. Była aktualizacja, która mi wszystko poresetowała i w ogóle możliwe, że coś nie ustawiłem tak jak trzeba. Także na piątek postaram się wszystko już przywrócić do normalności. Stop it! Get some help! Tak, bo słuchajcie, ogólnie jest problem taki, że jak ja próbuję się rozgadać, mam słuchawki, słucham jeszcze tutaj dźwięków z gry, muzyczki, to mam problem, żeby sklecić poprawnie zdanie, bo się też aż tak nie słucham. Tam wszystko zbrałem? Tak. Tak, Aniu, teraz mam w poniedziałki, wtorki i w piątki. Jeśli nie wiecie, kiedy jest stream, to na dole pod Twitchem, na profilu jest harmonogram. Tak, Moonlight, zgadza się. Cześć, Tysia! Hello! Dzień dobry! Jak tam? Ale powiem wam, że Eryk wczoraj jak robił Gossip Guysów, to miał to samo. Widzę, Gati. Ja wszystko czytam. Jak Eryk wczoraj robił Gossip Guysów, to też musiał wszystko ustawiać na nowo, bo OBS mu się zrestartował i wszystkie ustawienia streamu. Dolecę? Dolecę. Czemu się boisz piątku? Co będzie w piątek? Simsy będą. I będzie kolejny challenge. Dobrze, Aniu, a co smacznego robisz? A? Najpierw tutaj chodźmy. Nie lubię tej części tej planszy. Gati. Proszę mnie zostawić w spokoju. Dobrze, Asia, no tak, wypadałoby, to prawda. Shit. Fred. Nie! Nienawidzę. Ale spokojnie, ślubowanie to nie jest nic strasznego. To tak naprawdę powinny się stresować te osoby, które to prowadzą. Czyli na przykład ja. To się ja prowadziłem ślubowanie. Ja ogólnie prowadziłem większość rzeczy. No co za frędzlo? Pierwszy zgon w ogóle. No. Te żaby wredne mnie denerwują. No! O nie, smok. Jak było dobrze, normalnie. Nie ma się czym stresować naprawdę, jeśli chodzi o wystąpienia publiczne. Cześć, Actimelku!
been here since I was your age. Oh no. Why? Tort był śmietankowy z owocami. Co prawda nie był czekoladowy, dlatego że mój tata ma problemy z cukrem, więc też żebym mógł zjeść. Bo ja najbardziej lubię czekoladowe z wiśniami. Ha 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 ha, tfu no. Ha 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 ha. Gabix, gratulacja! O Jezu, super! Jeszcze w pracy miałem sernik na zimno, dostałem. Jedliśmy. Czy to są kurki? Nie ma tu kurek. Chyba, że tu jest kurka zatem. Jest kurka? Nie. Jak tam, Actimel, u ciebie? Co tam, co tam? Jeszcze tam jeden został frenzel. Przydałby się checkpoint. Czy ja tam zostawiłem kryształ? Dlaczego się będziemy wracać? Będziemy wiedzieć mniej więcej gdzie. O, to te rośliny, które na nas będą pędzić. Dobra. Na górę, tu jest checkpoint. Zostawiłem, no tak mi się wydawało, no. Cześć, Patrycja! Hello! Paprycja, I'm sorry, Paprycja. Dostałem ogólnie wczoraj też od kolegów z pracy nową roślinkę. Ona się nazywa Radermachera, bodajże. Nie umiem w łacińskiej nazwy. Po polsku to jest chińska lalka, tak potocznie zwana, albo nikotynowiec. To była roślinka, która mi umarła i aż byłem w szoku po prostu, że dostałem ją od nich. To było mega miłe, naprawdę. Shit. Gdzie jest Baśka? Hatfu? W sensie to jest takie... Wiem, to może być irytujące, że teraz wszyscy kojarzą was ze sobą, ale no, sami jesteście sobie winni. Czy... O. Jak mam 34 życia, to możemy zginąć. Bernadetta? W sumie mogę ponazywać roślinki. Nie mam imion. I słuchajcie, tak jak ja nagrywałem wam te stories o roślinkach, jak powiedziałem, że tu jest Beniaminek, to roślina po prostu Ficus Beniamin się nazywa. O, to nie jest tak, że ja sobie go nazwałem. Ty, smaczek. Marcin! A raczej, panie Marcinie, dzień dobry. Miło, miło mi, naprawdę. Actimel, wiesz co, ja muszę sprawdzić, czy ja mam. Wrajeczego to odezwij się na Instagramie, bo ja mam tego moda do Stardew, tylko ja ostatni raz grałem 3 miesiące temu, więc nie wiem, czy on jest aktualny. Jak mija dzień? Jak młody się, ten... Czuję zadowolony z konsoli nowej. Dobra, idziemy tu. Muszę ogarnąć tego OBS-a, bo... Możliwe, że nie przedstawiłem innej opcji. Tak, Doris? Oto ja nie oglądałem w sumie tego filmu, będę musiał obejrzeć. Ja lubię, no może nie paździerzowe komedie, ale lubię polskie komedie. A wszystko w porządku, dziękuję, jak tam? Ciężki dzień. No wiedziałem tutaj na drzewku. Wiedziałem. No dobra, ostatnie trzy, to od razu polecimy do wyjścia. Wiesz co, Hatfu, postarałem się, żeby było i myślę, że tak, po live'ie się będziemy słyszeć na Discordzie. Zależy, o której skończymy, ale jest 19.20. Myślę, że do 21.30 się wyrobimy.
więc spoko. Więc 21.30 pójdziemy na Discorda, pogadamy tak z pół godzinki na pewno. O, czekajcie, jeszcze Speedway. Siup. Będzie dobrze, Marcin, będzie dobrze. A co rozszerzasz? Dobra, Actimel, spoczko. Matematykę? Matematykę? O matko, współczuję. W sensie, raczej zazdroszczę głowy. Naprawdę. Tak, Doris, słuchałem i mega mi się podoba. Chociaż Akantus trochę stracił w moich oczach przez tę dramę całą. I wydaje mi się, że nie tylko w moich. Zrobiłem to źle. Nie od tej strony poleciałem. Ajej! Dobra, spróbujemy to uratować jeszcze. Nie uratujemy tego. Rozszerzenie jest kosmicznie trudne i ja zawsze podziwiam osoby, które umieją to ogarnąć albo mają na to czas. Wracaj tu. Ej, jak to zrobimy, to będę w szoku. A ja się nie utopię. Jeszcze raz. Wiesz co, Tysia, w tym roku Pyrkon jest w czerwcu. Co mi troszeczkę pokrzyżowało plany, bo możliwe, że w czerwcu ja będę w Nowym Sączu, w pracy. Jeśli nie będę, to się postaram. No było blisko, no. Ale ja zapominam kolejności na tym speedwayu. Mam wrażenie, że tutaj ominę jakiegoś typka, albo i nie. Nie, 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 nie! No shit! Nie! Zawał! Bo w tym roku Pyrkon jest w czerwcu, right? Ojej! Oj! Nienawidzę tego speedwayu. Nienawidzę, to się wszystko dzieje naraz. Aaaa! One? Gdzie jest jeszcze? Yeah! Huh! Huh! O, quit. Udało się. O matko. Ostatnio była piosenka z Hamiltona, to złoto. A tej z Hamiltona nie słyszałem. Cześć, Bączku! Dzień dobry! Jak tam maczek? Dobry? Odpisałeś mi? Nie. Masz ty. Postaram się być, ale nie obiecuję. No niestety, no tak to jest, jak człowiek po prostu pracuje. Gdybym jeszcze był w pracy na miejscu, ale prawdopodobnie będę w Nowym Sączu i to tak na dłużej. Ja mam koleżankę Oliwię, zresztą, która przychodzi tutaj i ona jest u mnie zapisana na Messengerze, twój Spyro pijany. Więc to właśnie był on. Będę musiał posłuchać tej piosenki z Hamiltona. Dobrze, Tomku, zawsze miło jak jesteś. I nawet jeśli piszesz. Twój Spyro pijany. Bo ona też grała w Spyro i nie szło jej. W sensie szło jej, musiała się wdrożyć, że tak powiem. Crasha też grała, robiliśmy sobie... Kibicowaliśmy sobie, kto lepszy czas będzie miał w czasówkach w Crashu. Siup. Wszystko, wszystko.
Dobrze, Asiu. Bardzo się cieszymy. Greetings. Słuchajcie, to jest mój ulubiony poziom. I to ze względu na to, jak on wygląda, ale też dlatego, że on jest logiczny. Tutaj musimy tak się rozpędzić i tak jakoś znaleźć drogę, żeby dolecieć tam na tamtą wyspę. Tak. O tak! O tak, ten poziom, o tak. Oj. Chciałem za szybko pozbierać rzeczy. Nie dolecimy. Wiedziałem. Za późno się wybiłem. Ups. To potrzeba troszeczkę wprawy. O, teraz nam wyszło. Jest git. Nie, ja z oryginalnej tej jedynki z PSX-a jeszcze pamiętałem, jak to się robi. Patrycja. Dobra, i teraz musimy wrócić i zbieramy pozostałą część poziomu. Gosia. Te mopki są głupie, bo one rzucają bananami i można spaść. Dobra, tu wszystko. Tutaj musimy skoczyć po skrzynkę tutaj. O, git. Tobie podziękujemy już. Dobra. Siup. Jezu, muszę coś zrobić z tym OBS-em, naprawdę. Tak mi klatki spadają w pewnym momencie, że to szok jest. I'm sorry. W trzeciej części jest Moon Knight, wiesz? To w trzeciej części. W drugiej części są orby, takie zielone kulki. Dobra, teraz tu musimy się... wrócić kawałek. Wait? No. Dobra, i tutaj musimy też wbiec. Siup, siup. Tu musimy się wrócić. I git. W dwójce jest Doris. To w dwójce było. W sensie, że trzeba było uważać, jak jaszczurki się, coś takie dinozaury się wykluwały z jaj, żeby nie zjadły jaskiniowców, prawda? O to ci chodzi. Mamy klucz już. A nie, nie mamy klucza jeszcze. O, no tak. To tak, to w dwójce jest Doris. W dwójce. Z tamtej wyspy go nie wziąłem? To nie stąd. O, mój, no to miłe bardzo. Dziękuję. Dobra, najpierw po tą skrzyneczkę. A teraz wracamy z powrotem.
Wracanko z powrotem, to jest tak jak cofanie się do tyłu. A na samym początku był, dobra, fakt. True. Boże, dziękuję, Charlotte, bo bym go szukał potem. Fakt. On był tu. Gdzieś. A, tu. A. Dziękuję, co ja bym bez was zrobił? Dobra, i teraz słuchajcie, mamy jeszcze jedną wyspę, na którą musimy polecieć. I to skaczemy sobie tutaj. Ten poziom był po prostu cudowny. Zawsze mnie fascynowało, że trzeba się nagłówkować, żeby coś zdobyć. O. O, git. Git. I koniec. O, twój Spyro pijany. Dzień dobry, przywitajmy. Cześć, Olivia, hello. No już na końcówkę przyszłaś. Bo rozmawialiśmy o tobie, Olivia. Ale Tomku, często są wyprzedaże na nią, więc trzeba zapolować. Dalej jestem Spyropedia. Yes, indeed. To jest ostatni poziom z tego świata. Już. A dopiero gramy pół godziny. Ale Doris... poniekąd, tak, moja mama też grała w Spyro, więc... poniekąd. What a safe landing. Dobra. Są skrzyneczki, przynajmniej trzeba będzie się męczyć. Bo nie mamy Sparksa. Okej. Też mi się tak wydaje, Tomku. Też mam takie przeczucie. Gdzie tu było wyjście? Tu, z tej strony, dobra. A, Doris, okej. No to tak. Frenzlu. Potrzebna mi muszka. O, o, kamyczek. Dobra. Wait. O, wspaniale. Ty frenzlu przebrzydły. No i nie mamy Sparksa. No. Cześć, Pysia, jak tam? Jak ci dzień minął? Już leci. Ale jest kurczaczek. No. Dobra. Co cię kusi, Patrycja? Tylko nie tryb śpiewania, powiedz, że nie. Szczerze, Tomku, tak. Olivia, co? Jeszcze raz? Jakie odpowiedzi? Co? Ja nic nie omijam. Co? Co? Czy coś zostawiłem? Ja. Wait.
Patryk, no nie, no. Dlaczego akurat na to? Siema, Dewat, eo. Cześć, Madzia, dzień dobry. Wait, czekajcie, bo ominąłem. Wraski zrobił pozycję. Uuu, no to Gituwa, to super. Cześć, Bartek, dzień dobry. Jak tam? Dlaczego akurat na to słowo? To jest tak naprawdę numer jeden w moim słowniku codziennym. Bardzo dobrze, Dewa, cieszymy się bardzo. Skill point, bardzo dobrze. A jak chęsuski? Co? 8 klasówek powaliło? A, Oliwia, no to tak, to możesz obejrzeć. Nic takiego. Francuski jutro, okej. Właśnie dlatego. Nie mówcie tak do mnie. Mm. 13? Nikt się nie zbuntował? To też troszeczkę nadużywanie władzy pedagogicznej. Gdzieś coś zostawiłem. Tu. I to jeszcze nie wszystko. I to jeszcze nie wszystko. 11. No naprawdę nic takiego nie powiedziałem. No to jest ogromny plus, że głównie na studia się chodzi, żeby się zobaczyć ze znajomymi. Taka jest prawda. Czekajcie, bo gdzieś zostawiłem i prawdopodobnie przez to, gdzie nie miałem Sparksa, coś zostało. Zbieraj tę muszkę. Nie, Asia. Nie. Nie wolno. Nie zgadzam się. Zgłaszam sprzeciw. Gdzie ja zostawiłem to? No tu nie. Mam mindfuck. Słuchajcie, naprawdę mam mindfucka teraz. Największe prawdopodobieństwo jest tu. Ale tu? Nie. Chyba. Zobaczmy, może tam na schodach po drugiej stronie. To nie marzyć, no dobrze. Tu na schodach nie było? Nie. Nie, no tu zebrałem wszystko. Zawodowy poniedziałek sprawdza. 60 pytań na 50 minut? Co wy macie ze szkoły? No tutaj nie, to gdzieś na końcu na to wychodzi. No tu byłem przed chwilą. O Jezu, matko kochana, co wy naprawdę, że wy się nie sprzeciwiacie jakkolwiek? Co? Za 53 z 60 ma 4 plus? Głupi? No gdzie ja to zostawiłem? Bartoszek, dziękuję za follow. Dobry wieczór. Jak tam u ciebie? Co tam? Nie wiem, gdzie ja to zostawiłem. Cześć, cześć, siema. Jak tam? Tam, gdzie muszkę zdobyłem? No właśnie tam się wracałem już.
I to 11. To jedynka jest. Tu gdzieś? Nie. A, no tak. Tam gdzieś. Gdzieś tam. Wanna be my lover. Bardzo lubię. Gdzie to? Co? Gdzie to było? Ja tego nie widziałem nawet. I tu jest pewnie czerwony. No patrzcie no. Kabuba. Ja unikam troszeczkę tego Sparksa ze względu na to, że to dopiero w trzeciej części weszło. I to jeszcze pod samo koniec gry. Pij więcej. Dobrze. Mam wodę z sokiem wiśniowym, więc... Bartoszek, ja najbardziej lubię trójkę, ale to po prostu... Nie wiem, jakoś tak najbardziej lubię. Też ze względu na muzykę. Wszystko? Czy coś ominąłem? Terrace Village, Misty Bog, Treetops, Wildfire, Metalhead. Jak się rozejrzymy jeszcze. Tam, 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 tu, nie no, wszystko. Teraz tkacze marzeń będą, słuchajcie. Trójka miała super muzykę i... Ojejku, pamiętam jak grałem na PlayStation 1 i to jak ta gra została okrojona, to jest po prostu hańba. A, widzisz, Eszalot, widzisz, widzisz. Trójeczka cudowna. W sumie wypiłbym Blacka. Napiłbym się Blacka, aż dawno nie piłem. Słuchajcie, w tej części, ogólnie w remasterze jest ten problem, że ta trawa jest tak bujna, że faktycznie nie widać kryształów. Co widzieliśmy przed chwilą. A na którą jutro masz dewat? 10 pytań musieliśmy pisać 2 godziny. Ale jak to wypracowanie 10 pytań? W sensie to nie była rozprawka. Bartoszek, ja tę grę znam od podszewki. Ale miło. Wiem, że wchodzi się przez takie niewidzialne drzwi, prawda? Bo... Tak. Ja przepraszam, wy ze mną nie macie frajdy, ja tę grę po prostu znam za dobrze. Ja ogólnie jestem 9.8 rocznik i 9.8 to jest rok, w którym wyszedł pierwszy Spyro oryginalny. I ja jestem fanem po prostu tej serii, nie zagniecie mnie, jeśli o to chodzi. Siema Raven, jak tam? Co tam u ciebie? W ogóle Bartku, co tam u ciebie? W ogóle jak się miewasz? Opowiedz coś o sobie. Oczywiście, jeśli chcesz. Trafiłem w tego ciata. No, Spyro. Dobrze, Gavix. Dobrze, dobrze. O! No, frędzle. O, dobra. Chciałbym się zgłosić na dubbing do Spyro, jeśli by szukali. Zgłaszałem się do dubbingu Uncharted, ale mnie nie wzięli. O. That's the secret. A dziękuję Raven, dobrze, wszystko ok. A jak twoje samopoczucie, jak tam? Jak ci dzień minął? Ja miałem ciężki dzień w pracy, to już mówię po raz 10 dzisiaj, ale... No, ale daję radę. Nie rozpłakam się napisać. A, wero, okej, to współczuję. Chociaż polski jest spoko. Znaczy, ja lubię polski. Dlatego jestem po dziennikarstwie. No, w tej szkole mieć na drugą zmianę jeden dzień na drugi. Weź, przestań. Przecież nie wiem, jak oni podają ten plan, ale pod siebie zupełnie. To jest paranoja czasami. Arcio, dzień dobry. Tak, napiszę ci. Tak,
Tak. Ja po prostu od razu jak wróciłem z pracy, to usiadłem do streamu. Trzy? No bo... Nudzę się w domu, bo chory jestem, już odpiąłem Spyrogra. O, to Bartoszek, no to super! W sensie, że wymaksowałeś, a to, że jesteś chory, to zdrówka życzę. Kuruj się szybko. A co lubisz, Bartoszek, najbardziej... Najbardziej, jaki przedmiot? Czy ja tych frenzli muszę... Frenzli, dobra, już minął czas, na szczęście. Asia, tak, to jest ta figurka, która trzyma pada. Zresztą czekajcie, ja wam ją pokażę. Oh. Ona. I tu się pada wkłada. Pada wkłada. Zresztą mogę wam na drugim zademonstrować. On tak trzyma. O. Uwielbiam go. Arcio, ale w drugą stronę to też przesada, on też nie lubi. O, jemu jest ciężko dogodzić. Wiem, Gati. W ogóle, czekajcie, czy... Bo tak staram się nadążać. Romantyzm jest ciężki, to jest prawda, to się zgadzam. Najgorzej, powiem wam, jeśli nauczyciel ma taki głos, taki ciepły, taki lektorski, bo to się po prostu od razu usypia, jak opowiadają. Pracka, niestety słuchawki mi się... O nie, masakra, to jest najgorsza rzecz, jaka może się zdarzyć chyba. Przecież ja bym nie mógł wytrzymać bez słuchawek. Ja w ogóle sobie też muszę nowe słuchawki kupić, bo te już mi się tak sypią, że jak zdejmuję je po streamie, to mam całe uszy w takich czarnych frędzlach. Oni nie byli... No, tylko byli najeb. Dzięki za sandale, Bartoszek. W ogóle powiedzcie mi, oglądaliście Grammys ostatnio, czy nie? Shit. Frenzlu głupi. Czarne frenzle? Mogą być. Grammys to są nagrody muzyczne. O moja, ty dalej jesteś. Nie, tak. Okej, okay, to pytanie do tych, co oglądali. Czy jesteście zadowoleni z... Z wyników? Z wyników? Bardziej z tego, kto wygrał. Gati, tak, to prawda. Można tak, tak to opisać. No i jestem, szok. Naprawdę nie słyszałaś nigdy Grammys? Nagrody Grammys? To są największe nagrody muzyczne na świecie. Nadia! No hello, dzień dobry! Jak tam? Moim marzeniem jest, żeby kiedyś dostać Grammy. Też się uśmiałem. Dobra, lecimy na pierwszy poziom. Oj. Dziękuję za sandale, Tarcio. Panie Skalski! Jaki był mój ulubiony przedmiot i nieulubiony przedmiot w szkole? Najbardziej ulubiony przedmiot w szkole to był... Język polski. Informatyka. A najmniej ulubiony przedmiot w szkole... To był... A, jeszcze angielski był spoko, to w liceum bardziej. A najmniej ulubiony przedmiot na to matematyka. I fizyka, fizyka. Oj tak, fizyka to nigdy mi nie podchodziła. Nienawidzę fizyki. Z chemii miałem czwórkę. Ale to na podstawie. But still, czwórka z chemii. Ale ja mam podstawową debat. Poza tym, umówmy się, ja też jestem... Znam podstawy programowania. W
Zastanawiałem się w sumie, czy nie robić stron internetowych. Jakichś takich podstawowych, jeśli ktoś by potrzebował. Zawsze sobie można dorobić. No. Hold my beer. Siedzę na wspaniałym niemieckim. O nie! Tylko nie niemiecki. A jaki masz dział? Bo to też dużo mówi. Nie, fizyka jest beznadziejna. W sensie, jeszcze jak ma się ciekawego nauczyciela, który naprawdę opowiada z pasją, to okej. Ale u mnie była nie dość taka ślamazarna pani. To w gimnazjum, to w liceum miałem takiego dziadka, który miał wybujałe ego. Geografia była spoko. True. Ja rozszerzałem geografię. Arcie, what? Jednak czasami nie można się słuchać nauczycieli, naprawdę. Kacper, odpisze ci po streamie, dobrze? Dobra. Aż jestem ciekaw. Nie! Dupa. O, widzisz, Patrycja. Nie żałujesz decyzji, rozumiem. Cześć, szpilki! Siemanko, siemanko! Jak tam? Co tam u ciebie? Nie, jest okej, okay. No to super. Powiem wam naprawdę, liceum bardzo weryfikuje to, czy naprawdę lubicie dane rzeczy. Serio. Arcie, możesz przypomnieć. Poproszę, bo... Słuchajcie, jeśli piszecie mi cokolwiek, czy... Nie wiem, czy macie do mnie jakąś sprawę, czy... No nie wiem, różne rzeczy. To nie bójcie mi się przypominać, bo ja po prostu zapominam i mi jest głupio, ale no tak jest. Studia weryfikują? To też, tak, to prawda. Dlatego nie pracuję teraz jako dziennikarz, tylko jestem grafikiem komputerowym i specjalistą od animacji. Arcie, ja też bym chciał. W sensie chcę się poczuć, jak to jest być wykładowcą. Jak Karol Paciorek. Może kiedyś zostanę wykładowcą? Jak już będę słynny... słynnym streamerem i youtuberem? No youtuberem to już nie. Nie, to jest przereklamowana sprawa. Ale streamerką? Będę streamerką. Streamerka. I influencerka. Cześć, Basia! Siemano, Makłowicz. Aka, Makłowicz fanpage. A to wiesz co, Moonlight, to zależy w jakiej szkole informatyka. Naprawdę. Niektórzy nauczyciele prowadzą swój program. Albo robią szybko ten program, który jest w podstawie, a potem dodają dodatkowe rzeczy. Dobrze, Patrycja, coś źle się czujesz? Dobrze, Arcio. U mnie zaliczenie... Nie, to źle zabrzmi. W sensie... Nieważne. U mnie na wykładach byłoby zaliczenie ustne, na pewno. Niepisemne. Oplutet, a co na... Przepraszam, bo czat dosyć... Czekajcie, ja sobie to zwiększę, spróbuję, może jakoś to się uda. To sobie zwinę, bo ja mam małe okienko tego czatu i ja tego aż tak nie widzę. O, tak będzie lepiej. Szpilki, co pisałeś? Co pisałeś, Szpilki? Odpoczywam po stresującym dniu w pracy. Dobrze, trzeba odpoczywać. Ja też odpoczywam, razem z wami. Dewa to na maila, albo na WeTransferę mi wyślij link po prostu do tego.
i na Messengera. Ja nie potrafiłbym w podcast. Ja już działałem jako lektor. To nie jest moja bajka. Basia postara się. Szef się postara. Oliwia, zależy jakie. Ale wiesz co, Eszalet, ja miałem podobnie. W gimnazjum miałem troszeczkę rozbudowany ten program. W liceum to była tragedia. Najgorzej jest, słuchajcie, jak to jest nauczyciel, który ma 50-60 lat. On już w ogóle jest poza nowinkami technicznymi i uczy informatyki. To jest najgorzej. Arcia. It's a secret. Zapraszam na korepetycje. Na zajęcia pozawykładowe. Czy ja tam dolecę? Tu dolecę. Doris na pewno. Na pewno. Miesiąc dwóch pacjentów O matko, współczuję. Ja nie potrafiłbym pracować z takim stresem, chociaż... No, ja nie mam stresującej aż tak pracy. Ja zawsze podziwiam osoby, które pracują w branży medycznej. Serio. Goń się, zostaw mnie. Dewat, no to masz szczęście. Scratch? Czym jest Scratch? What the fuck is Scratch? O, Asia, to jest moja fizyka, wypisz i maluj. Co to jest Scratch? Nie wiem, czym jest Scratch. Ja na przykład Kahoota dopiero miałem na matematyce w trzeciej klasie. Czyli w ostatniej. Bo tego nie było. To sprawdzę potem, czym jest Scratch. A powiedzcie mi tak mniej więcej, co to jest. W ogóle, Devat, ja nie zapytałem się, jak tam dwójeczka Dying Light? Przecież wyczekiwania było po prostu bez końca. Wirtualny język programowania? What the fuck? Pierwsze słyszę. Co wy macie za jakieś nowinki technologiczne? Za moich czasów to tego nie było. Kończę. Ale Dupczman. Muszę się doedukować. Muszę. Zajebista dwójeczka. Ja powiem ci, ja mamie kupiłem jedynkę na konsolę. Nie podobało jej się, że gra jest w trybie pierwszoosobowym. Ale przeszła. Nie znam żadnego Scratcha, kotka, kitka, w ogóle kitku. Kitku są zajebiste, ale nie znam. O, good loot. 20. Jakąś czarną magię wypowiadacie, to czym jest bajki w ogóle? What it? Ah, naughty, naughty, I see what you did, ah, naughty. Nie, ja się nie przejmuję, tylko wiadomo, że pewne rzeczy się zmienia, po prostu ja z niego nie korzystałem nigdy. Balti, bajki. Tak, Doris, tak, o Jezu, pamiętam to. Albo jak był ten chomik z chomikuj na ekranie Windows XP, o Jezu. Albo gadu gadu to był hit. A nie jakiś bajty. Balti. No widzisz, nie każdy zna Scratcha. Szczęśliwi ci, co znają. I ci cię nie znają. Muszę sobie osłonić jedno ucho, bo ja nic nie słyszę.
Pa, pa, pa. Let's go. Co jest, Basia? Co się dzieje? What's going on? I say hey, hey. Będzie nowy Tomb Raider? Co? Mów mi więcej. Mów mi więcej. Proszę mi opowiedzieć wszystko, bo ja nic nie słyszałem. A jestem na grupie nawet Polscy Fani Tomb Raider i nic tam nie było dzisiaj. Halo? Co wy do mnie? Co? Co? Tomb Raider? Tomb Raider. Let's go! Okej, okay. Więcej nie wiemy. Aha! A, to wiadomość sprzed godziny, to jest. Że Wiesiek nowy będzie, to jest stare info. Raider Tomb. Tomb Raider. Nie lubię tego. Nie lubię tego. Nie lubię tego. No właśnie. Czym to brałeś? Jaki maraton w piątek? Co słucham? Nie widziałem filmu Uncharted, ale w sumie. Trzymaj się, dziękuję, że wpadłeś, Raven. Naprawdę było mi mega miło. Nie wiem, po co ja tu wlazłem. Mam nadzieję, że do zobaczenia jeszcze. Let's go. Basia, drzemka, fajna rzecz. I znowu klucza bym zapomniał. Fantastyczne. Nie, słuchajcie, gdzie ja do kina? Nie. Ja się nie mogę zebrać na ten Uncharted, to co dopiero jeszcze na fantastyczne zwierzęta, czy tam jakieś inne wspaniałe, cudowne, rewelacyjne. Jak tam się wchodziło? Nie stąd. No tak, bo trzecia część wyszła przecież. Teraz robią maraton. Najpierw tu. Dzień dobry, smoku. Te grubasy mi zawsze Jacka przypominały z Królowych Życia. W sensie odkąd oglądałem Królowe Życie. A, to się nie stąd wchodziło, dobra. Nie! No nie. No nie! Jak mi minął 1 kwietnia? No dobrze, sam się wkręciłem. Sam, w ogóle nikt mnie nie wkręcał, sam się wkręciłem. Tu. Ja tak nie radzę. Właśnie Duna podobno jest spoko. Moja mama w ogóle lubi takie rzeczy na czasie. Ja jestem w ogóle old school. Ja nie wiem, to jest wstyd po prostu. Ja żebym jak już sobie nie robił, potem jest dobra, woda się w nocy, żyć mi się nie chce. No buu! W sensie, jakby... Ja też się staram nie drzemać w ciągu dnia. Ale ja jakby nie mam problemu z zasypianiem, nawet po drzemce. No po takiej krótkiej nie mam. Po takiej dłuższej, no to wiadomo, że mam. Tu się wchodziło. I tu będzie problem. Uff. I teraz tam. Dobra. Padzie. Nie jestem boomerem, ja jestem po prostu gościem retro. Ja nie lubię oglądać nowych rzeczy. Lubię grać, lubię oglądać stare seriale w kółko, które kiedyś oglądałem. Lubię grać w kółko w te same gry. Nie wiem, jakoś tak mam. Nie lubię science fiction.
jakoś tak nie wiem. Jestem taką ciepłą kluchą. Nie lubię wychodzić z domu, najbardziej lubię posiedzieć po prostu i pochillować. Lubię spać. Taki jestem. To się nazywa bycie starym. So? Jestem stary. Gdzie jest jeszcze jedna wróżka? Tu muszę chyba pójść. No jestem taką ciepłą kluchą, no. Nie da się ukryć, no. Znaczy, powiem wam tak, wyszedłbym na miasto, coś porobił, jakoś, nie wiem, zaszalał albo coś. Ale mi się nie chce. Właśnie nie, bo po pracy to już mi się tak, jakoś tak nie chce. Praca to tak wszystko sprawia, że się nie chce za bardzo. A to też niedobrze, bo trzeba wychodzić gdzieś na wieczór. Matko kochana, czy wy chcecie, żebym dostał zawał? Sylwiano! Dzień dobry. Wierzba w ogóle, dzień dobry, dzień dobry. Powiedział ten, co na wieść, on tam... No tak, no dobra, bo jestem fanem serii, no. A to jest przygodówka. Jakby był nowy Uncharted, to też by było super. Gdzieś zostawiłem rzeczy. Wiem, skrzynka. Nie no, ja mam z kim mniej więcej, ale no, nie chce mi się. Brawo, brawo, bravissimo. Brawo, brawo, bravissimo. Brawo, bravissimo, brawo, bravissimo. Brawo, brawo, bravissimo. Dziękuję, dla was. Gdzieś zostawiłem coś jeszcze. Na góry. Rozejrzyjmy się jeszcze z góry. Arcio, to bardzo kusząca propozycja. Ale zobaczmy. Zobaczymy. Dziękuję, wierzba. Panie Ska... Nie. Panie... Panie Skalski! Czy ja tu wchodziłem na górę? Oczywiście, że nie. Mamy wszystko. Panie Skalski! Fajnie przyszło! O, to teraz się picie przyda. O. Nie wiem, po co ja tu wlazłem, bo to nie tutaj. Dobra, exit level. Szybciej będzie. Jaki plan? Kurwa, sprytny. To nie piwo, to jest sok, woda z sokiem. Kiedyś oglądali... Przecież mnie zbanują! Bardzo chętnie. Obejrzałbym coś z wami, ale mnie zbanują przecież za oglądanie programów telewizyjnych. Piwo to jego paliwo. Ja piwa nie lubię, słuchajcie. Piwo jest gorzkie, piwo jest niedobre. Nie. Taki protip. Nie lubię piwa. Szczerze? Helena. Much better niż piwo. Tak samo jak ludzie lubią szampana, ja lubię piccolo. Ale było z sokiem, Arcio. Było z sokiem. Okej, kiedy to było? To 3 lata temu, nie? Miałem blond włosy wtedy. Matko kochana. Jak będę miał czas, Baśka? Ja robię to w dobrej kolejności, bo już mam wrażenie, że zmaściłem. Gati, zgadzam się. Oj tak, oj tak. Tak, Arcio, true. Byłem blondynem. Byłem. Tak, przefarbowałem się na blond. Takie siano mi się na głowie zrobiło, że to szok. Nigdy więcej. Jeszcze raz, coś źle robię. Wierzba, pomyślimy. Ja nie mam za bardzo czasu. Ja, słuchajcie, czas na streamy ja dla was naprawdę tak wyjmuję z życia ledwo. A wy chcecie jeszcze, żebym na Discordzie z wami oglądał? Ja bym bardzo chętnie, ale naprawdę ja nie mam czasu. I tak są, słuchajcie, streamy 3 razy w tygodniu. Skrzyneczka.
Mateusz, ty masz ciemne. Tak jak ja. Nie polecam. W sensie, efekt może być spoko. Problem jest w tym, że naprawdę twoje włosy na tym ucierpią. Niebieskie też miałem. Tak, true. No, ty frędzlu, przebrzydły. Czy on musi tak latać tutaj wysoko? Pociąg mi odjedzie. Albo nie. A, bo ty sobie zmienił? A, okej. Okay. No to wiesz, co czułem. Wiesz, co czułem. No i git, szybciutko. Cześć, muzak, jak tam? Dobrze, Moonlight, smacznego. A pokrojone już? Quit. Dwa streamy plus jedno oglądanko. Ale ja chcę z wami pograć. Niech będzie to. Cześć, Zeus! Dzień dobry, w sensie Greku. Może czemu ja do ciebie powiedziałem Zeus? Jak tam pogoda u ciebie? Co tam? Hehehe, wy oglądacie, proszę bardzo, jak gram i możecie ze mną pogadać. Podczas oglądania musiałaby być całkowita cisza. Możemy spróbować znaleźć coś na live, co moglibyśmy pokomentować. Tylko to musiało. To nie mógłby. Nie mógłby być program telewizyjny. Chyba. Będą się obczaić, za co nie zbanują. Co ludzie oglądają i za co nie dostają bana. Ile mam procent gry? No już pewnie tak 75 minimum. Myślę, że godzinka i kończymy. Najpierw na tę stronę idzie. Wiosna. Dobrze, tu ciebie to ciepło. Wracam. Działania Dagmarki. Oj, zbanują mnie. A, no tak, dobra. Przecież tego muszę tutaj zatrzymać najpierw. Dobra. Frenzelson, najpierw tego musimy. Pa-pa-da-pa-da. Basia, jesteś cudowną osóbką, nie zmieniaj się. A to? A, no ojejku, bo to było nie po tej stronie przecież. On był tutaj. Chyba. Wait. A nie, no dobrze, przecież ja muszę. Jej. Dobrze, Patrycja, good for you. You look happy and healthy. Thank you for releasing me, Spyro. Take care. Wait. Muszę przeskrolować czat na chwilę. Nie, bo. Dobra, rozgwikłajcie teraz moją zagadkę. Pij więcej, już piję. Greku, napisałeś hejo Maurysiu. Do kogo to było? A, Marysiu... Dobra, okej, okay, dobra. Nie, bo był Maurysiu kiedyś na live'ach. I ja takie...
Jest mały Rysiu? Gdzie? Nie, ale dobra, rozumiem, okej. Tylko ja już miałem takie, gdzie jest mały Rysiu? Okej, już rozumiem. Gdzie jest ten frędzel z czapeczką? Chodź tu. A jakbyś napisał Marysiu, okej. A wiem takie, co jest? Czy ja przegapiłem, jak się mały Rysiu witał? Dobrze, ja wam nie bronię, tylko miałem po prostu rozkminkę. Dobra. Rajd wydziałowy w Tługu. Super! Nie byłem na termach nigdy. Dobrej zabawy. I tu. Nie, Arcio, ja wolę posiedzieć w cieplutkim biurze. Mam niedaleko, więc... Byleby nie padało rano. Słuchajcie, jak ja zobaczyłem pogodę wczoraj wieczorem, jaka się zrobiła, no to przecież to porażka jakaś była, no. Co? Jak to wierzba? Jak to ja... Halo, halo, jakim to cudem? My też chcemy. Podziel się z klasą. Proszę, powiedz nam. O, zdążyłem. No, Oliwia, ty to wiem. A, święta idą. No tak. Zapomniałem, że tylko ja mam wolne święta. 3 dni, niecałe. No. Frenzlu, rzucisz mi pudełkiem, zniszczę ci życie. Wy macie tyle wolnego. Zazdro, ja chcę wrócić jednak do szkoły, jednak chcę. Dawaj to, dawaj. Wszystko? Mam powiem, że w piątek przed świętami mam zajęcia i wolne tylko do wtorku. O Jezu, łączę się w bólu. Naprawdę. Po moim trupie, Arcio. To bym miał mniej wolnego jeszcze. Jednak trzeba pracować. Teraz słuchajcie, poziom, którego szczerze nie lubię. Nawiedzone wieże. Czwartek zajęcie na uczelni, od 8 do 20 zabawa przednio. Ojejku, rozumiem cię, Tysia, naprawdę. Serio was, rozumiem. Miałem podobnie. Arcie, ty też masz długo zajęcia, nie? Arcio, że tobie się chce, to jest dla mnie szok. Mi by się nie chciało. W ogóle wiecie co? Wydaje mi się, że to ten poprzedni świat coś miał, był jakoś zbadżony, bo już teraz nie ma żadnych lagów odpukać. Pu i wypuść. Głupi gnomie! Wróżka, działaj. Ogólnie tutaj będziemy dostawać buzi od wróżki. Znowu. Tak jak już było na poziomach z pająkami. Coś na poziomach, na poziomie.
i będziemy mogli wszystkie metalowe rzeczy niszczyć. Po prostu. Dmuchając. Chodź tu. Dobra. Muszka by się przydała. Mapa Europy. Good. Ja zawsze lubiłem sprawdzianę z mapy. Słuchajcie, są stronki takie, gdzie można się łatwo mapy nauczyć. Powtarzacie w kółko, zadaję wam pytania, żeby zaznaczyć daną rzecz. Ja musiałem, słuchajcie, znać wszystkie rzeki Europy, jeziora, morza, stolice, większe miasta na całym świecie. Więc naprawdę ta rzecz, ta gra internetowa jest zbawienna. Piotra. Tak jeszcze chyba nikt do mnie nie powiedział. Mówią do mnie... Pior. Mówią do mnie... Pier. Mówią do mnie Pietras. Mówią do mnie... Piotr. Mówią do mnie... Peter. Mówią do mnie... Różnie. Pier. Nie, Pior. Pior. Jak Dior. Pior. Bo jestem graphic designer. Arcio, wiesz co, jak znajdę, to ci podeślę. Ale na pewno, Patrycja, znasz tę stronkę. Piotrula, też. Dobra, jeszcze tego załatwię. Piotrze, nie lubię, ale też mówią do mnie. Jak ktoś chce mnie zdenerwować, to mówi do mnie Piotr. Piotrze. Słuchajcie, ja odruchowo, jak wypełniałem formularz, czym to było? Nie pamiętam, do czego to było. Chyba do dowodu. To wpisałem Piotrek. Ja nie wpisałem Piotr, ja wpisałem Piotrek. I mnie cofnęli potem, że musi być Piotr. Piotrełek. No to sobie miłe. Ja lubię zdrobnienie, nie lubię mojego imienia takiego, tak pełnego, bo jest strasznie poważne. Ja nie jestem poważnym człowiekiem. Umówmy się. Gimme, gimme. No tak jak wiesz. No, Maria. Nie? To jest tak poważnie. Albo jakby Dorota. No Dorota to nie ma za bardzo zdrobnienia. Jest Dorcia, Dori. Dora. Oraz, oj Dora. Gati, spokojnie, ja się nie obrażam, żeby nie było. Mi jest ciężko obrazić, słuchajcie, naprawdę. Kapelusz, musimy... Tutaj ogólnie jest kapelusz na dachu. I trzeba go zdmuchnąć. O, i on sobie odleci, zniknie. O Jezu. Epilepsji dostanę. Piotruś? Piotruś najbardziej lubię, Mateusz. Dlatego jeśli mówią do mnie w pracy albo Piotrek, albo Pior, a inni mówią do mnie Piotruś. No. Albo w domu mówią do mnie Pietras. Bo to z dzieciństwa po prostu, że to za mną szwenda. Nie, tu wleciałem gdzie trzeba. Artur. Artur jest ładnym imieniem, co ty chcesz. Panie Piotrze? Tak, to na wykładach. Na uczelni zawsze, bo panie Piotrze. Albo w pracy też do mnie klienci mówią. Panie Piotrze, bo ja bym chciała, żeby to wyglądało tak. A miałem takie, no już zobaczysz, jak to będzie tak wyglądać. Nie, no jestem profesjonalny w pracy, nie będę komuś robić na złość. Chyba że ktoś nie jest w stosunku do mnie dobrze nastawiony, to ja też się nie hamuję. Patrycjana. Ale Patrycja jest bardzo ładnym imieniem. Patty. Mi się kojarzy
z sąsiadami i z lokatorami. Patty! Nie! Wiedziałem. Patrycja, a ty nie mówisz R, prawda? Z mamuśkami też. No, Patrycja była. Czy to się zamknęło? Oczywiście, że to się zamknęło. Nożem poleciał. Jak na ciebie, Vera, mówią? Jak na ciebie mówią Moonlight, to się zdziwię. No i super. Wróżka, chodź tu. Ej, nie, to nie ta wróżka. Patrycja. W sensie, ale wiesz co, to przychodzi z czasem często. Ja też nie mówiłem R. I to tak w ogóle. To już wam mówiłem wielokrotnie, a teraz tego nie słychać. Mamuśki, super teściowe. Mamuśki, teściowe, przewojowe. Wersow? O matko, bo... Współczuję. Dobrze, że nie mówię na ciebie kopiara, albo... Nie wiem... Złodziejka. To byłoby gorzej. Smaczek, chodź tu. Serio, Greku, naprawdę? Nie wiedziałem. Ja zawsze na taką Patrycję... Patełka. Prawie jak patelnia. Albo szpatułka. Szpatełka. Albo patolka. Nie. Macie cudowne imiona. Vera? Nie, nic. Czy ja te... A, bo ja muszę wejść tam na górę? Tak, zanim oni się obudzą. Tak. Bączek, jeśli jesteś, to in your face. Za pierwszym razem. Wiesz, bo to miłe akurat. Jakoś tak fajnie. W sensie po nazwisku to wiadomo po czym, ale... I słuchajcie, teraz wróżka nam dała taki... Na ten poziom w każdym razie. Nieskończony... Ten oddech. Płomień. Taki, który rozwala... Niszczy metal. To po buzi, dokładnie. Artur. No ta wróżka jest cudowna. Ty w... Bambocu jeden. Czasy zostawiłem, jakoś tak dziwnie mało mam kryształów. Gdzieś dychę zostawiłem. Widzowie, słuchaj. Dwójkę! O nie, to jeszcze gorzej. Zbieraj mnie tym łóżkiem. A ja wiem, gdzie zostawiliśmy. Już wiem chyba. Już chyba wiem, teraz wiem. I nic wiedzą, cześć. Tu gdzieś nie ma? Nie ma. Robię punkty umiejętności, ale nie wszystkie. No to nie jest potrzebne, żeby mieć 100% gry, a galeria to tam mi wisi trochę. Ej. Wiesz co, ja ci pokażę, jak go zrobić za chwilę. Bo już go zrobiłem zresztą na tym poziomie. Ej, nie ma tutaj tej dwójki. What? Nie używam Sparksa do diamentów. Siema, Xenon! Jak tam? Co tam u ciebie? Jak dzień ci minął dzisiaj?
eszalot. Stąd leci się... A, kliknąłem Sparksa. Tam. Tam jest ten kapelusz. Gdzieś tu? Nie. Uj. Nie. Tu gdzieś na trawniku? No nie wiem gdzie. No to po schodkach jedynie, może tu gdzieś na końcu. No ale tutaj byliśmy, że broni tutaj nie było. Nie ma. Tu przy końcu może gdzieś jeszcze jest jakaś skrzynka? Nie. Łe? Drugie pomieszczenie? Tak? Był? Idę. Ślepy jestem, czy co? Oldzik, dziękuję za follow. Dobry wieczór, jak tam u ciebie? Co tam? Arcio, gdzie ty masz ten kryształ? Tu? Nie, tu byłem za chwilę. A to jednak nie było. Dobra, to słuchajcie, no musimy lecieć w takim razie tam na drugą stronę. Może tam gdzieś zostawiliśmy. To jest bardzo prawdopodobne. Let's go! Let's go! No i się źle wybiłem i... Pompki. Tak, najgorzej jak zostaną jeden lub dwa. Zgaduję. Słuchajcie, że to są dwa czerwone. Ajajajaj. Jak w tych telegrach kiedyś były te dźwięki takie. Ajajajajaj. Jak zadzwonił telefon i ktoś podał złą odpowiedź, było ajajajajaj. Siu. Boże, uwielbiałem te telegry kiedyś oglądać, matko. To był mój po prostu cały świat. Wakacje zwłaszcza. Dzwoniliście w ogóle kiedyś na telegry? Czy nie? Ja wam się przyznam, że nie. Ale chciałem. A, fajen. Hugo, tak, to bo... Bardzo się starałeś, z gry wyleciałeś. Sylla! Hugo, to był hit. Wstawałam o 6 rano, żeby oglądać Mango. Tyle. Miau. Dziękuję za sandalesz, Asia. Dziękuję pięknie. Tak, były hasła, pokaż cycę na przykład na tych. Na tych grach. Dobra, słuchajcie, lecimy na ostatni świat. Szybko. Tak, na Dragon Balla, albo na Pokémony się wstawało rano w wakacje o 7 rano na TV4, na TV4 leciały. O Jezu, tak. Lecimy. Ja pamiętam, słuchajcie, jak jeździłem do mojej babci. Moja babcia miała kablówkę. I u mojej babci było dużo bajek. Był Jetix, było Fox Kids, był Cartoon Network, Nickelodeon, Mini Mini. I ja pamiętam, Boże, jak ja uwielbiałem oglądać. Moja babcia mi woła: chodź Piotruś, odlotowe agentki się zaczynają. I ja tak leciałem od razu. O, uwielbiam. Odlotowe agentki to jest jedna z moich ulubionych bajek. Uuu, Arcio, spoczko.
Jetix był, jak był właśnie odlotowa agentki. Ach, ten Andy. Inspektor Gadget. Stay here. To były czasy. Basia, ja kojarzę. Nie oglądałem jakoś bardzo często, ale kojarzę. Żółwie Ninja też. Na Cartoon Network były bardziej, ja lubiłem nie te bajki typu Chojrak Tchórzliwy Pies czy Dom dla Zmyślonych Przyjaciół Pani Foster, tylko bardziej lubiłem Toma i Jerry'ego, Scooby'ego Doo, przecież Scooby-Doo leciał na tym, na Cartoon Network. Wąż Punsz, o Jezu, jak to było? Wąż Punsz, czarna magia, dziwna magia w tym wywarze, czarną magię, dziwną magię wam pokażę. Na 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 na. Tom i Jerry też był. To były bajki. Aparatka też była cudowna, albo dzieciaki z klasy 402. W ogóle aparatkę dubbingowała Kurzuchowska, nie wiem czy wiecie. Jak to było? Ja coś tam po prostu aparatką. Chłopcy. Coś tam o nich rzadko, wspominam o nich rzadko. Tak. Bum, bum, czarna magia, dziwna magia w tym wywarze. Jezu. Aż chcę się wrócić do tych czasów, naprawdę. Flintstonowie, Jetsonowie, magiczne auto... Magicznym autobusie. O matko. No to były czasy, widzowie, no słuchajcie. Nawet to jest takie cringe'owe, jak ludzie mówią, widzowie. Szóstka w pracy, tak, 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 tak. Też, pamiętam. No, jesteśmy starzy. Teraz to są Psie Patrole i inne. Smurfy były. Co było? Tabaluga był, Słoń Benjamin. Słoń Benjamin to jest moja miłość. Moja siostra kiedyś mi rysowała Słonia Benjamina. Bo ja miałem fazę, miałem słuchowiska, odcinki na kasetach, na płytach, wszystko. Nie oglądałem Wings. Zawsze byłem team odlotowa agentki. Nie, Dora poznaje świat, nie. Zawsze to było tak, pamiętam, że... Jak się dzisiaj macie? Ja też! Oj, myszka Miki. Właśnie, też akurat się przypomniał. Witch było też, no. Baśka! Trochę jak myszka Miki. Ja nie umiem dubbing. W sensie, umiem Morta, kiedyś umiałem bardziej, bo... Uwielbiam, nie, uwielbiam golfa. Uwielbiam latać. Uwielbiam się patrzeć. Ja, kiedyś mi to lepiej wychodziło. Stopa! O! Ale... Mord chce bananka! O Jezu, dobra, ważne. Zryję sobie zaraz głos i tyle z tego będzie. Gumisie były też, no. Ojejku. Tak! Wiem, Mateusz, widziałem to. Ogólnie ktoś wstawia szoty teraz z tego Niech żyje Król Julian na YouTubie. Masa tego mi się wyświetla, słuchajcie. Pingwiny z Madagaskaru to było życie. Oni to powinni po prostu robić do nieskończoności. Przecież to nie miało złego odcinka. Arciu. Daj mi bananka! No! Mor chce być duży, to też już tam było. Ja też nie, Mateusz. Ogólnie w tym Niech żyje Król Julian to były takie teksty, że to był szok.
Jak wytniesz, to proszę bardzo. Czy ja mam to tak zrobić? Tak. Nie chciało przelecieć przez ten. Przez wrota. Ale nie, Moonlight, ja oglądałem jeszcze niedawno pigminy z Madagaskaru, bo były w internecie. I bardzo dobrze, że lecą, ale powinny być nowe odcinki, a nie. O, git. Stópkarze mają swoje hyn, oje. Coś w tym jest. Dokładnie, nie ma nieodpowiedniego momentu na bajki. Naprawdę. Jeśli sprawiają radość, to jest najważniejsze. No, czyli inaczej załatwię to. Wiem właśnie, że na plusie leciały, bo... I lecą dalej, bo osoby, które nagrywają i wstawiają do internetu, właśnie są z Pulsa te odcinki. Pamiętam, najbardziej mi się podobał z pingwinów z Madagaskaru był odcinek z Rondą, bo zabierz mnie na kręgle! Albo jak sobie szczotką Marleny wytarła bubu. To był hitowy odcinek. Albo jak coś tam było, była piosenka. Jak Julian śpiewał, żółty śnieg, wygrałem bieg, zaś mord jest niewiele worte. O Jezu. Hit. Był jeszcze tak, Franklin był, ale on nie potrafił szanować bucików. W sensie, już potrafił, ty... Come on, zaraz mnie to zabije. On niby potrafił szanować buciki, a tak był głupi jak but. My Little Pony? Ja szczerze nie przepadam za My Little Pony. I don't come for me, ale po prostu to nie była bajka mojego dzieciństwa. Troskliwe misie to była bajka mojego dzieciństwa też. Gdzie ja zostawiłem... 12. A, już widzę. Thank you. Nie chcę mi się naokoło. Te lotubisie... Nie, zawsze mnie przerażały. Gumisie to były... Gumisie się cieszą, rado... Nie, to muminki. Zobacz sam, jak gumi się skaczą tam i siam, bo gumi się cały świat już zna. Tak, totalnie. Tak, powtarzam, zabierz mnie na kręgle. Powtarzam, zabierz mnie na kręgle. Bez odbioru. Gumisz to fajny miś. Gumisz to fajny miś. Zawsze mnie zastanawiało, dlaczego ten tam taki falset poszedł na sam koniec. Nie. Abrakadabra to czary i magia. Sekretem jest przepis na gumisiowy sok. Pokus Marokus dostarcza złych pokus, lecz mi się zwyciężą, nagroda to szok. Nienawidzę tego poziomu, to jest drugi mój znienawidzony poziom tutaj. Barbie! Tak? Naprawdę? Wy oglądaliście Barbie? Ja nigdy nie oglądałem Barbie. Ja zawsze oglądałem bardziej te takie dobranockowe bajki. Jakoś taki nie wiem. O Boże, ja wam odblokuję teraz najgorsze wspomnienie. Chcecie poznać najgorsze wspomnienie? To są dwa słowa. Nie no, trzy.
Sleepy and Messy. Słuchajcie, to jest coś, na co znienawidzona bajka każdego człowieka. Sleepy and Messy. Sleepy, właśnie. Nie. Ale Mateusz w takim razie ja też powinienem oglądać. A nie ogląda. Bączku, nie. Chyba za karę. Tak samo Domisie. Domisie, kto to oglądał? Żwirek i Muchomorek, tak, jeszcze były kasztaniaki. Albo był ten. O Jezu, jak to się nazywało? Kulfon, Kulfon, co z ciebie wyrośnie? Co? Ty w frędzlu? Nienawidzę tego poziomu, słuchajcie. Ja naprawdę się cieszę, że to już jest koniec gry. Śmietniskowo? Coś było, coś takiego. A to było przerażające. To było tam... To była psychodela. Serio, to pamiętam, że nie ma to jak hotel, nie ma to jak statek. Co tam jeszcze było na Disney Channel? Nowa szkoła Cusco, czy coś takiego. To oglądałem, pamiętam. Nienawidzę tego poziomu. Z całego serca. Hannah Montana! Czarodziej jest Waverly Place. Waverly. Jak dwie, jak jedna H2O wystarczy kropla. Było jeszcze to z Seleną Gomez, jak to się nazywało? A, to było czarodzieje, no właśnie. Witch. Ale Witch to już gadaliśmy na ten temat. Bo to z Arianą, Wiktoria znaczy zwycięstwo, to leciało na Nickelodeonie. Dobrze, Patrycja? No widzisz, przegapiłeś. Wilki Zając. Tak, też to było. Reksio. Co jeszcze było takiego? Krecik był. Pomysłowy Dobromir. O Jezu, miałem na płycie. Jest. Co jeszcze miałem z bajek? Room Size był, tak. Z tą swoją lasencją, nie pamiętam jak ona się nazywała. Marysieńka? Listonosz pad, pad i kot, kot i pad. Przyjaciele od lat. Zaki Cody? Coś było, coś takiego. A, że nie ma to jak hotel, nie ma to jak statek. Mam dziwne wrażenie, że będę się wracać. Bo coś zostawiłem. Albo zginę. Sylwia, ja pamiętam dużo starych bajek. Były jeszcze baśnie Tysiąca Jednej Nocy. Dużo było. Flintstonowie to i tak... Ja w ogóle powiem wam, że ja nie wiedziałem. Nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo seksistowska to jest bajka. Tam Wilma... To było tylko Wilma do garów i tyle. Albo wróciłem z pracy, robisz mi stek z Brontozaura. Hanka była żoną Rumcajsa. Tak, 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 tak. I zostawiłem gdzieś dychę. Już widzę. Dobrze. Bajki z mchu i paproci? Nie. Ale Pingu był jeszcze, był Pingu. Ten taki, co miał taki...
tak robił. Słuchajcie, boss. Niefortunna czarownica? Truskawkowe ciastko, jak kojarzę. Na pewno była taka stokrotkowa dziewczynka? Coś takiego? O Jezu, jak to się nazywało? A że Firka i Muchomorka to tak, to tak. Niezapominajka, Fifi niezapominajka była też. Nodi był. Nadjeżdża Nodi. Nodi! Krzyczmy więc hurra! Wszyscy są już gotowi. To szczęśliwy dzień. Nodi zbliża się. Nadjeżdża Nodi. Nodi! Jeszcze był... A kojarzycie Jimmy'ego Neutrona? Mnie zawsze przerażał ten pan Wańka Wstańka w Nodim. Nie kojarzycie Jimmy'ego Neutrona? Jimmy Neutron, to był taki naukowiec. Boże, jak mogliśmy zapomnieć. No słuchajcie, a atomówki? A laboratorium Dextera? No halo. Jeszcze był Johnny Test. Bajka o smoku wawelskim chyba nie kojarzę. Zostawiłem kryształ? Nie. No i już mi uciekł frędzel. Dobra, najpierw pozbierajmy. Dobra. I ja bym się wrócił jeszcze do tego pierwszego korytarza, bo mam wrażenie dziwne, że została jedna skrzyneczka tutaj. Nie, nie została, wróciła się. Dobra, dobra. No i widzicie? Warto się wracać. Ale to i tak jeszcze nie wszystko. Gdzieś coś jeszcze zostało. Bo powinna być parzysta liczba chyba. Albo i nie. Ale przebiegnijmy jeszcze. Kubuś Puchatek, Tygrysek i Przyjaciele! O matko, tak! Tak, 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 tak. Pamiętam, że była jedna bajka o tym, że prosiaczek był chory, coś takiego, i to było dla mnie creepy. Coś to było dziwnie przedstawione. Baltazara Gąbki nie lubiłem, ale znam. Xiaolin Pojedynek Mistrzów też był. Tak. Pinki mózg! To Pinki, to Pinki, to Pinki jest i mózg. Ojejku, tak. Jeszcze byli animaniacy. Jako Łako i... Jako Łako Dot. Jako Łako Dot. Dobra, chyba wszystko jest. A jeszcze sobie przebiegnijmy. Johnny Bravo. O, mamo. Nie ma chyba nikogo, kto by tego nie znał. Shit. Nie. Od początku. Cześć, Jacob. No dzień dobry. A z czego kolos? Czemu mi się włącza tryb widoku? Już bym dawno go złapał. Wszyscy są już gotowi. Teraz mi piosenka z Nodiego będzie. Dobra, zanośmy coś innego.
Oto ta baluga, dzielny ta baluga z suchich pas. Choć taki maleńki, chce ocalić wielki świat. Skory do pomocy, kimkolwiek też była, tak. Ben 10! Nie mówcie, że nie oglądaliście Ben 10. Nie kojarzę Pinky Dididu. Niestety. True, zgadzam się, Basia. Zgadzam się. Kojarzę z nazwy, Patrycja, ale nie oglądałem. Tak, ta piosenka czołówkowa z Kim. Ty Frenzlu. No nie. Chyba nie możemy sobie tak skracać, bo to za długo wychodzi. Musimy go konić tutaj. Muminki, tak były. Pa 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 pa. Jak to było? Pa 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 pa. Nasze muminki, nasze muminki. Smurfy były. Pamiętam, że był jeden odcinek Creepy Muminków, który mnie zniechęcił do muminków, że pod domem, raczej pod latarnią muminków, czy pod tym wiatrakiem, zalęgły się jakieś mięsożerne rośliny i one chciały je zjeść. W sensie rośliny chciały zjeść muminki. I to było creepy. Bolek i Lolek! Ojejku, tak! Tak. Mhm. Koniec. Jeszcze jeden poziom nam został tylko. Bonusowy. Smurf jako film? Nie oglądałem. Ale chciałbym w sumie obejrzeć w oryginale, bo tam głos podkadała pod smurfetkę Katy Perry. Oni się nią dzielili, oni mieli na nią wywalone. Ciekawe dlaczego. To była Pola. Tola. Sky is the limit. I think I smell a barbecue. Była ruda, true. Bał. Jeszcze był Inspektor Gadget. Jak jeszcze były bajki? A oglądaliście Kocią Ferajnę? To było o takich kotach, które żyły na ulicy. Tego się nie da przewinąć. Koziołek ma... O Jezu, to mi takie wspomnienie odblokowuje. Słuchajcie, ja oglądałem Koziołka Matołka, zanim szedłem do zerówki. I ja nie chciałem iść do zerówki. I zawsze to było tak, że jak się Koziołek Matołok kończył, to ja musiałem iść. A ja chciałem zostać z mamą w domu. I to było takie, ja nie chcę, żeby on się kończył. Jakby napisy końcowe, to mi się po prostu płakać chciało. Jeszcze był... Boże, powiedzcie mi, kto oglądał Garfield Show? Powiedzcie, że oglądaliście Garfield Show. Oj, ja uwielbiałem Garfielda. Garfield to jest mój ulubiony bohater praktycznie chyba. Był film z kimkolwiek? Nie wiedziałem. Garfield to jest życie. O, jak się... Naprawdę teraz się mega cieszę, że znacie Garfield Show. Tutaj stanujemy Garfielda na tym czacie. Dokładnie. Bardzo dobrze. Dobra, mamy klucz. Ogólnie słuchajcie, ten poziom polega na tym, że musimy zbierać klucze, żeby wspinać się wyżej i będziemy mogli latać wyżej. Moje wewnętrzne zwierzę to Garfield. Ja w sumie pamiętam też.
I pamiętam, że przez Garfielda chciałem zjeść lasagne, bo tak to nie wiedziałem, co to jest lasagne i poznałem, czym jest lasagne wtedy. Muszę sobie zrobić maraton Garfielda. Jest gdzieś w internecie Garfield Show do obejrzenia? Jestem dumny z nas wszystkich. I zawsze pamiętam, jak był film i w Garfield Show, że chciałem, żeby John w końcu był z tą Liz, z tą weterynarką, z tą panią weterynarz. Tak, tak to się mówi. Lasagna to cudo jest, zgadzam się. Olivia? Ok. Czy my teraz będziemy latać za tym frędzlem? Oczywiście, że tak. Jak ja mogłem to zrobić? No nie. Dobra, okej. Gdzie teraz kluczyk idzie? Tu. Moonlight. Typowa rodzina, nie? Typowa rodzina. Wracaj tu. Się będzie ze mną cackać tutaj. Jeszcze przyspieszać będzie. Shit. No. Oj. Dobra. Mamy to. Teraz tu. Cześć, Piotr! Znowu na sam koniec, no. Praktycznie. Miło, że jesteś. Jak tam? Co tam u ciebie? Czarodziejka z Księżyca była jeszcze. Tak, tak. To się zgadza. Tu jest firework. Gdzieś jeszcze powinien być firework. Tu. Cześć, Lucarin, dzień dobry. Jak tam? Co tam u ciebie? Sylwia, tak, wiem. Będę pamiętać. A ja wiem, że bajki są cudowną sprawą w każdym wieku. Bajki są ponadczasowe i... Nie ma czegoś takiego jak zły wiek na oglądanie bajek, czy jest się za starym na przykład. Olivia, bo taka prawda. Mój może troszeczkę też jest. Ale tylko tak tyci. Lekko wstawiony. Oj. Moi drodzy, wyzwanie zakończone. O, Lucarin to... Trzymam kciuki. Będzie dobrze. U mnie wszystko w porządku, chillujemy sobie. I certainly wouldn't want to spend bravo, the rest of my bravo, life bravissimo. Bravo, bravo, bravissimo. Bravo, bravissimo. Bravo, bravissimo. Bravo, bravo, bravissimo. Dla was. Oh, here we go again. Yay, dziękuję. Słuchajcie, to tak jak wam mówiłem na początku jeszcze, bo dużo osób przybyło, że będą nowe emotki od przyszłego tygodnia, albo wcześniej, zależy kiedy je dostanę. W każdym razie już widziałem szkice i będą po prostu, ojejku, śliczne. Nie mogę się oczekać.
Słuchajcie, całą pierwszą część przeszliśmy w 3,5 godziny. Na 100%. Zobaczmy jeszcze, czy na pewno. 120%, przepraszam. 3,5 godzinki. Nice! Więc myślę, że tym pozytywnym akcentem chyba będziemy się żegnać i od przyszłego tygodnia, od wtorku, zaczynamy dwójeczkę. Nie? Dwójeczka będzie spoczko. Dwójka, jedynka najmniej mi się podoba, szczerze mówiąc. Dwójka jest super, bo ma jakąś tam fabułę większą i ma więcej misji do zrobienia, a trójka to już jest w ogóle cudo. No. Także co? Bardzo wam dziękuję za dzisiejszego streamka. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście i że słyszymy się na Discordzie niedługo. Nie wiem, o której dokładnie będę, więc bądźcie czujni, bo jeszcze pójdę sobie ogarnę coś do jedzonka i tak dalej, takie szmery bajery, nie? No. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję i do zobaczenia za tydzień. Czekajcie. Chcę jedną rzecz sprawdzić jeszcze tylko. Tu chcę to. O, okej, dobra. Cicho. Robimy rajda do Bigosa i pozdrawiamy Bigosa. Bigoś. Czemu nie ma Bigosik live? O, dobra. Dziękuję wam bardzo i pozdrawiamy Bigosa od nas wszystkich. Trzymajcie się, pa pa.